Dobrze, dziękuję. I jeszcze mam jedno pytanie, trzecie. Bo nie przekonała mnie Pani o tym, że będzie to skuteczne zmniejszenie kosztów zarządu, kosztów wynagrodzenia w ramach pozyskiwanych środków. I to stąd moje trzecie pytanie. Czy może nam Pani powiedzieć, jakie jest Pani wynagrodzenie jako prezesa fundacji? Nie musi Pani podawać dokładnie, może ułatwię udzielenie odpowiedzi, aby posłużyła się Pani przedziałem kwotowym. Między 5 a 7 tysięcy, między 7 a 9, w którym przedziale, czy może między 9 a 11 tysięcy? Patrzmy na to i nie przeliczajmy wszystkiego no, w ten sposób, no bo to zaczyna się jakaś żenująca dyskusja, ile kto zarabia. Natomiast myślę, że nie chodzi dyskutowanie teraz, bo przypominają mi się sesje z ubiegłych lat, o dyskutowanie teraz, ile kto zarabia, bo tak jak mówię, te 113 tysięcy od samorządów to jest bardzo mała kwota. Nie przesadzajmy, no naprawdę, drogi Czarku, to pytanie chyba było nie na miejscu. Tym bardziej, że jednak jeśli ja mam porównać 15 tysięcy w 100-milionowym budżecie miasta, to naprawdę nie dyskutujmy o takich sprawach. Tutaj te przedziały były nietrafione. Proszę bardzo. Drugie pytanie. Można przeczytać sobie w statucie i w dokumentach fundacji. Wynagrodzenie prezesa obliczane jest według średniego wynagrodzenia w gospodarce. Prezes ma 2,5-krotność tego średniego wynagrodzenia, członek zarządu 1,5 raza, a wynagrodzenie za każde posiedzenie stanowi 350 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu tego roku wynosiło 4183 grosze.